Siemano YouTube, witam serdecznie, dobrodziej z tej strony, nowa gra przedpremierowo, dzisiaj będziemy testować oczywiście na żywo, wszystkie linki znajdują się w opisie. Bellride, gierka, która już przewijała się przez kanał i rozmawialiśmy o niej na transmisjach na żywo. Załóż i rozwijaj swoje własne osady, wyzwalaj ziemię i pomagaj jej mieszkańcom, rekrutując innych do swojej sprawy, jednocześnie ucząc się więcej o życiu, które musiałaś zostawić za sobą. Dowódź swoimi siłami, udowadniaj swoją odwagę poprzez walkę i ugruntuj swoją pozycję jako bohater swojego ludu. Odezwali się do mnie twórcy, że mogę wziąć udział w 3-dniowych testach do Bellride'a. Giereczka jest w tej chwili oczekuje tak naprawdę premiery na Steamie i zdaje się być taką kombinacją trochę strategii ekonomicznej, budowania własnej wioski, trochę taki Medieval Dynasty, trochę taki Conan Exiles, trochę taki RPG średniowieczny. I fajnie, że mam przyzwolenie, żeby też to przestreamować i wspólnie tutaj wysnuć, czy coś z tego będzie, bo gierka nie wygląda jakoś spektakularnie, ale pomysł na pewno jest czymś, co wpisuje się w ramy mojego zainteresowania jako gracza, więc bez zbędnego gadania lecimy, łapa w górę, komentarz, let's go. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Nowa gra. O, dobra. Robimy swojego średniowiecznego wsioka. Idealnie, kurde, już od razu z wąsem? Jak oni mnie znają, ty. Typ twarzy, standardzik. O, ten dobry, taki spuchnięty. Jakiś taki z wielkim nohalem by się przydał, hop. Babeczkę też można mieć. Co to za dyskryminacja, że kobiet jest tylko tyle wersji, a facetów tyle. To trzeba zgłosić gdzieś, na Twitterze najlepiej. Ty, no ten 1:1 jak ja wygląda. Nawet uszy ma takie odstające jak ja i lekkie zakola. No dobra, niech będzie. Imię twojej postaci. Sir Dobrodziej. Tak, rozpocznij grę. Tak, jestem gotowy, żeby zacząć. Oczywiście jest to wersja beta, są to zamknięte testy beta, to nawet nie jest wczesny dostęp. Twórcy prosili, żebym, skoro będę to streamował, żebym jasno dał wam do zrozumienia, że jeszcze daleka droga do tego, żeby gra była chociażby we wczesnym dostępie, który pojawi się na Steamie. Ja nie wiem, czego oczekiwać, zobaczymy, no. Czy nie jest to zabawne, jak małe decyzje mogą mieć konsekwencje przez historię? Czy jesteśmy ofiarami z góry ułożonej układanki? Tak, byliśmy w lesie na naszym 10 urodzinach. Czy było to przeznaczenie, że królewska rodzina była na polowaniu również w tym samym lesie? Tak, dzieci króla bawiły się beztrosko. I nagle strzała przeszyła młodego księcia. I tak, książę zdech. Standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs. Uciekłeś ze miejsca zdarzenia. Król podejrzewał, że to ty zabiłeś księcia i chciał głowy każdego dziecka, które pasowało do opisu. Mój ojciec wywiózł się bardzo, bardzo daleko od gniewu króla. W środku nocy byłeś zabrany ze swojego domu i przywieziony konno. Z łzami w oczach wołałeś o swoją matkę, ale było już za późno. Twoje stare życie się skończyło. Przez lata ukrywałeś się od królewskiej rodziny. Słyszałeś historię o swojej rodzimej ziemi, o upadku rebelii, o śmierci króla i rządach królowej. W twoje 20 urodziny twój strażnik, który cię wywiózł w dalekie krainy, został brutalnie zamordowany przez zabójcę. Kiedy umierał w twoich ramionach, miał w ręku monetę z dziwnym symbolem,
która była wskazówką. Teraz powróciłeś do swojej rodzimej krainy, poszukując odpowiedzi. Przez wybór albo przez przeznaczenie, zemsta będzie twoja. Ale jak poradzisz sobie w krainie, której już więcej nie rozpoznajesz? O, ależ wstępniak epicki. Jestem. Hello. Tak, to ja. Powstanie karweńskie. Historia Nizin. Historia Nizin. The lowlands are the poorest of the five regions of all disease occupants relying mainly on agriculture. Czyli lowlandsy są najbiedniejsze. Tutaj ludzie rolnictwem się zajmują przez zarazę. Ludzie ledwo produkują wystarczająco, żeby sprzedać, a co dopiero, żeby zatrzymać dla siebie. Obecnie region jest kontrolowany przez Lorda Ashborna, który jest wredny. Ej, FPS nawet spoko, 140, 150. Myślałem, że tutaj optymalizacja to będzie pierwsze, na co będę mógł ponarzekać. Co to? Rozdział Harden. A tutaj mamy kodeks drzewotechnologii. Werkblatt w taborze, odblokowuje poziom pierwszy. Yo! Sporo tego. Tutaj w endgame mamy hełmy jakieś. Uła, duże to drzewko, nie powiem, że nie. Tutaj będą trzy, no od tego zaczynamy, tak? Okej. Okay. Lore, świat, regiony, surowce, general, jedzenie, ekwipunek, aha, aha. Poszukaj odpowiedzi, porozmawiaj z NPC. A gdzie jest NPC? Pewnie tutaj, w dół, nie? Start w sumie jak w Medieval Dynasty. Z dolin schodzimy. Jeszcze się okaże, że tu jakiś nasz wujaszek albo coś takiego jest. Sołtysem wioski. Movement postaci jest taki sraki. Kamień. Szybko, zabieramy się za zbieranie, widzowie. Po to gramy w takie gry. Szybkie, wszystkie kamienie wędrują do mnie. Ciekawe, na jakim silniku jest gierka robiona. Czy to może być Unreal 5? Mogą się gibie te. Jagody, zabieram. Patyki, zabieram. Wszystko moje, wszystko moje. Iś. O, jakie woltowanie. To, czyli już jest lepiej od The Day Before. Plusik w zeszycie. Należy do pobliskiej wioski. Chyba jak to zabiorę, to się zdenerwują. To na razie może nie róbmy jakichś mocnych dymów. Słoneczniki. Można słoneczników zbierać. Ale piękny strach na wróble. Jaki ma płaszcz elegancki. Witam. Teodor. Dzisiaj nie przyjmuję nowych zamówień, kolego. Mam już tyle przeterminowanych zamówień, że koniec. Dobra, Teodor, nie będzie. O to mi nie chodzi. Chciałem zapytać o coś. Zbieram informacje na temat pewnej osobistej kwestii. Gdybym zatrzymywał się, żeby pogawędzić z każdym nowym przybyszem, to otoczyliby mnie wściekli klienci wymachujący swoimi przenośnymi widłami i domagającymi się, żebym wrócił do roboty. Jeśli chcesz pomocy, to idź do starszego. Jeśli tak mówisz. Coś jeszcze? Zgoda. Żegnaj, kowalu. Czy to jest starszy? Dobron Jorklin, starosta. Porozmawiajmy ze starostą. Myślę, że musimy porozmawiać, wędrowcze. Jesteś tu nową twarzą, a pojawienie się nowych twarzy rzadko dobrze się kończy dla tej wioski. Przede wszystkim mam obowiązek wobec mojej wioski. Muszę wiedzieć, kim jesteś i po co tu przybyłeś. Nie chcę ci zaszkodzić. Przyszedłem na nizinę w poszukiwaniu odpowiedzi. Szukasz odpowiedzi, co? W idealnym świecie mógłbym dać ci wszystkie potrzebne informacje, a ty mógłbyś ruszać dalej. Ale mówienie otwarcie może być dziś wyrokiem śmierci. Gdy będziesz zadawał pytania, wystawiasz nas na niebezpieczeństwo. Czy mam twoje pozwolenie na pozostanie w wiosce przynajmniej na razie? Nie! Ale masz moje pozwolenie na zbudowanie schronienia na obrzeżach wioski. Wróć, kiedy już się urządzisz i być może uda ci się na coś zapracować. Właśnie to zrobię i planuję zdobyć twoje zaufanie tak czy inaczej. Ty, no początek jak w Medieval Dynasty, nie? Bez kitu. Building and Construction. Zbuduj swoje pierwsze schronienie, szałas. Aby to zrobić, wciśnij B, by otworzyć menu budowania, a następnie wybierz szałas i umieść go na ziemi. Każda konstrukcja wymaga zasobów potrzebnych do zbudowania, budowa szałasu nie... Ta, wiadomo. Nie możesz stawiać budynków zbyt blisko istniejących wiosek. Znalezienie dobrego miejsca blisko wszystkich rodzajów zasobów to twoja pierwsza ważna decyzja, która wpłynie na twoją logistykę i strategię. Rozumiem. Koza, zabieram ją. Nie da się. A gdzieś ten Lord Ashborn? Ten mi wygląda na Lorda Ashborna. Witam. Oscar Lancelet, sprzedawca książek. Kim ty możesz być? Mam trochę złota na wydanie, jeśli masz coś do zaoferowania. O, zobacz, książki od agilki, craftingu, cookingu, researchu, two-handed, hunting. A ile mam złota? Mam w ogóle coś złota? Czego w chuj zrobiłem i powiedziałem tylko, że mam złoto? No, sprzedać nic tu nie mogę, bo nic nie mam. A chłop tylko książki skupuje. Dziwne, nie? Skoro jest handlarzem książek. No niestety, nie pohandlujemy. A ty kim jesteś? Philip Warwick, ekspert innkeeper. Witam. Czy mogę ci w czymś pomóc? Czy mogę się o coś zapytać? Czy mogę zatrzymać się w twojej karczmie na noc? Żegnaj. Czego chciałbyś się dowiedzieć? Co się dzieje we wsi? Times are tough, but... A tutaj jest nawet ten, taki bardzo cichy jest dubbing. Bardzo cichutki jest taki dubbing, słabo zmiksowany. Jest dubbing, ale taki bardzo nieśmiały, tak jakby postacie po prostu się bały, nie? Przykro mi, ale teraz nie mam żadnej roboty dla ciebie. Dobrze, do zobaczenia. No dobrze, czyli zbudować pierwszy szałas. Tylko gdzie my się zbudujemy? Czy tu jest w ogóle mapa? Jest mapa. Padstow!
Ty, Padstow to jest w Cornwalli, normalnie. Jedna z moich ulubionych miejscówek w Wielkiej Brytanii, bez kitu. Bradford, Farnworth, Black Richpool, Crasmere, Horndin, Whitfields, Bandit Encampment. Tu jacyś bandyci, jacyś lepsi bandyci, jacyś mniejsi bandyci, potężni bandyci. No dobrze. Zbuduj sobie shopa, poczekaj do jutra, zanim skontaktujesz się z Dobronem Yorklinem. Krówki są? Krówki! Witaj, krówko. Czy mogę wejść na krowę? Nie da się krowy ujeżdżać. Abym tutaj z tej wioski wyjechał na krowie, to dopiero szacunek ulicy zdobył. A mogę wejść komuś do chaty? Chyba, co tu ty? Niziołki tu mieszkają? Za jakie te drzwi są małe? Panie, daj spokój. Ale że jestem piękny. Ja chyba głodny jestem. Chociaż nie, tutaj jest, podejrzewam, że te trzy sloty w lewym górnym rogu, to po prostu tutaj jedzenie tak w Valheimie będzie dawać odpowiednie boosty, nie? Które ja się tutaj gdzieś wybuduję. A, tutaj jakie ładny, ładny, płaski teren gdzieś tutaj blisko drzewa, nie? Tutaj tego typu. Niczego sobie te łąki. Króliczki są, jakieś kwiatki tam rosną, tam jakąś skałę widzę w oddali. No to nawet ładnie jest, nie powiem, że nie. Bardzo ważna decyzja, widzowie. To gdzie się wybudujemy, zadecyduje o chwale naszego rodu. Tutaj na górce może, co? Oho, kolizje obiektów, uwielbiam. Uwielbiam gry, które tak nie radzą sobie z... No dobre jest to, że chociaż woltuję przez to, ale... Dobra, pasuje. Witam! Pan tu mieszka? Proszę pana. Lubomir Netherby. Czegoż? Co ty tu robisz? Cii, poluję i nie mam czasu teraz z tobą rozmawiać. To niezły myśliwy. Kurde, no zajął mi miejscowe, a ja tu się chciałem wybudować. Ja tutaj zawędrowałem. No, powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie tutaj będzie dobre miejsce, więc po prostu postawimy byle gdzie. Tutaj będziemy budować przez całą swoją wioskę, co nie? Więc na takim po prostu małym kamyczku nie ma sensu się budować. Ale ta polana, co myślicie? Ta polana wygląda na idealną, żeby tutaj swoją piękną wioskę zbudować. Osłonięci będziemy tutaj od strony skał. Chyba tu będzie spoko. Zobacz, nie, no tutaj bajeczka. B. Szałas. Szopa. O, tutaj. A? Będzie idealnie. Zaufajcie mi, widzowie, znam się na tym. Dodaj materiały budowlane. Aha, i się po prostu się klika, tak? To ja potrzebuję jakąś strzechę chyba. Ty, ale no patyki już tutaj stawia ten hop, nie? Tylko chyba potrzebuję jakąś strzechę. Ściółkę leśną, coś w tym stylu. Co to? Construction shopa. A, dodaj drzewo, dodaj konopie. Czy jeszcze 10 drzewa. A mogę to jakoś... Wymagane narzędzie. A jaki tu... O, ale tutaj mogę sapling zebrać? Drzewo, okej. Czy z tego mogę tutaj drzewa zbierać? A skąd wezmę konopie? Kto tutaj ma jakąś marihuanę, produkcję? Dobra, mamy 10 drzewa. Mogę po prostu tak to dodać? O, mogę. Ty, ale on to tak dodał. Tak dziwnie, że musisz, nie? Do punktu tutaj podchodzić. Ale okej, no spoko. Iś. Szałas, iś. Dodaj materiały budowlane. Konopie potrzebujemy. No, konopie. Gdzie ja znajdę konopie? Ej, już się dzień kończy. Nie no, już w nocy biegania. Ja nawet nie wiem, jak pochodnie zrobić. Daj spokój. Konopie! Idealnie! Mówiłem, że ta miejscówka jest perfekcyjna. Ile tam? 8 konopie chyba potrzebuję, nie? Dawaj, dzielny ser dobrodzieju. Ku chwale naszego rodu. Tak. Piękny szałas. Nie no, już nic więcej nam do szczęścia nie jest potrzebne. No, ciekawe jest to, że musisz tak jakby od punktu do punktu, nie? Tutaj szukać punkcików i nakładać surowce na to. Jest! Odblokowałeś poziom technologii pierwszy. I mamy... Zarządzanie wymaga pracowników. Okej, okay, no czyli to będzie takie... Taki średniowieczny... No medieval dynasty z takimi większymi elementami pewnie survivalu. Z możliwością właśnie jakichś bitew ze swoimi pasierbami, jak już rozbudujemy trochę bardziej naszą taką osadę. No bo na razie to co my tu mamy? No nic nie mamy. Śpi do rana. Idę spać w pizdu. Za 4 dni nadejdzie zima? O Boże. Ta szopa zapewni miejsce do spania, a także dostęp do warsztatu rzemieślniczego i kilku podstawowych przepisów. Mam tutaj też swój chest. Mam parę kamieni w czeście. Mam zepsute jedzenie. Wszystko, czego potrzebuję, żeby przetrwać. No i zaczęło padać. Cudownie. Tego nie mogę jeszcze, tak? O, tutaj mogę. Rzemiosło. Co mogę zrobić? Prostą siekierę. Drzewo. Pochodnie. Drzewo konopie. Prymitywna maczuga. Dobra, czyli potrzebujemy nazbierać drzewa 7, 11 drzewa i 2 konopie. Ale paskudna pogoda. Widzowie, ale się porobiło. Jak ja mam tu funkcjonować w takich warunkach? Mam nadzieję, że mu jakoś się nie przeziębi albo coś w tym stylu. Ale już chyba mam tyle, nie? Konopi chyba mam wystarczająco. Teraz jakieś patyki by trzeba nazbierać. Mogę to? Zbieraj. Tak. Ile? 11 chyba potrzebuję. Jak zrobię sobie siekierkę, to będę mógł od razu ścinać drzewa, nie? I to też szybciej pójdzie. Jagódki? Właśnie, czy ja mogę sobie zjeść jagódki? Co się może stać? Sraczki najwyżej dostanę. Spożywaj. Zżarłem jagódki. Co mi dają jagódki? Tu chyba nie ma takiego, nie widzę przynajmniej nigdzie, żeby był jakiś wskaźnik głodu, wskaźnik tam o coś, że muszę dbać. Chyba tu jest ten uproszony system survivalowy zapierdzielony z Valheima,
że po prostu jak chcesz być mocniejszy, silniejszy, szybszy albo coś w tym stylu, to musisz odpowiednio dobrze się odżywiać, żeby szybciej ci HP wracało, żeby to, tamto, nie? No, wspaniała pogoda. Nazwy są takie pseudoangielskie, więc myślę, że taka pogoda będzie raczej standardem. Dobra, jest siekiera robiona. Mam siekierę. Mogę to jakoś sobie, jak na quick slota to sobie tutaj. Nie mogę na quick slota. A, po prostu tak, w łapę i hejeczka. Okej, dobra. Iś kurde, siekiery, iś! Porucha wnioskuje, że wielkim wojownikiem to ja nie będę, przynajmniej jeszcze przez chwilę, ale może zacznę od drzewa. Tak, iś, iś! O, 3 drzewa z tego dropią. Iś, iś, iś! Dobry ruch bioder, nie? Dobrze kręci biodrami, coś z tego będzie. Ciekawe, czy odrastają w ogóle te drzewka. Oj, z tym drzewem większy problem. O, szło! A, nie mogę. Nie mogę, bala, bo ekwipunek jest pełny. Serio? Ty, rzeczywiście. Bo drzewo się nie stakuje, XD. Dobra, daj mi pochodnie. Jeszcze prymitywną maczugę do bicia zbirów po głowie. Mamy to. Ej, czemu nie mogę na trój? Czemu mam tylko 2 te sloty? Backslot. Mogę mieć albo... Dobra, no to na razie maczuga w dłoń, bo nie wiadomo, co nas spotka tutaj. Mamy pochodnie. Siemano, to ja. Odłóżmy tutaj do naszej skrzyni. Mam nadzieję, że nikt nas nie obrabuje. Te kamienie, czy jest tutaj jakieś szybkie przenoszenie? Jest, dobra. Idę porozmawiać ze starostą, że zadanie zostało wykonane. Ty, a jest zaznaczony, tak? Na mapie, dobra, jest. No tak, wydaje mi się, że idealnie się wybudowałem. Nie za blisko, nie za daleko tej wioski. Kraina mi się podoba. Nie wiem, jak tam z innymi surowcami będzie. Widzę tam jelonki, więc zaraz będziemy polować. Cudownie. Szybko tego jelonka, znaczy królika. Wal go na łeb, maczugą. Goń go. Zmęczyłem się. Nieważne. Kurwa, jak on macha. Nie, wydaje mi się, że background naszej postaci to jedyne, czym on machał w życiu, to cepem od pielenia chwastów. Herndin, piękna wioska, piękni ludzie. Wspaniali ludzie, wspaniały starosta. I widzowie, wykrzyknik Kick, zapraszam na Kika. Dzisiaj złamaliśmy 4400 followów na Kicku. Staramy się do końca kwietnia zrobić z tego 5000. Więc komu w drogę w temu widły, zróbcie sobie konto, albo jak już macie konto, to zostawcie followka, oglądajcie na Kiku, najlepsza forma w tej chwili wsparcia. Ci wyglądają jak ci na farmie Onara, nie? Strażnicy. Jest taki lekki vibe gotika, nie wiem, czy to tylko ja tak mam, że mam taki lekki vibe gotikowy. Taki gotik z Medieval Dynasty i z Manor Lords, w które jeszcze nie grałem, no bo ciężko, żebym grał, bo jeszcze nie wyszły. Witaj. Starosto, nie chcę rozmawiać, schowaj broń. Aha, przepraszam, już chowam. Schowałem, witam. Znowu ty! Daj mi szansę na zdobycie twojego zaufania. Jeśli mi się nie uda, zostawię cię w spokoju. Powiem ci co, mamy jeden problem, który możesz spróbować rozwiązać. Oczywiście, jeśli zechcesz. A ten co robi ty? Panie, ja tu rozmawiam. No, dziękuję. Co to takiego? Robi się tu zimno, zwłaszcza bliżej gór. Jeśli chcemy się ogrzać, potrzebujemy futer króliczych lub wilczych, ale widzisz, nasz myśliwy. Cóż, mieliśmy małą dyskusję na temat tego, jak wszystko powinno działać w wiosce w kwestii płatności. Cóż, mieliśmy małą I'm guessing you couldn't agree more on that little issue. Get to the point. Do rzeczy, starosto. A, czyli dubbing jest tylko angielski i niektóre kwestie nie podejrzewam, że jakieś AI tłumaczyło tą gierkę na język polski. Jeśli możesz nam też przynieść futro królika, to byłoby bardzo mile widziane. Ale nie możemy oczekiwać, że będziesz to robić codziennie. Chcemy być samowystarczalni w naszym pułapkowaniu futer. Pułapkowaniu futer? Więc priorytetem są pułapki, a futro królika to byłoby coś ekstra. Zajmij się tym, a potem rozpatrzę twoją prośbę. Zobaczymy, co da się zrobić. Gdzie mogę znaleźć łowcę? Z Amelie musimy porozmawiać. Jest trochę taką prowodyrką kłopotów. Ma dobre relacje z każdym w wiosce. Jeśli ktokolwiek jest w stanie cię wskazać we właściwym kierunku, to ona. Tak też zrobię. Okej, porozmawiaj z NPC. No, są takie jeszcze. No, przypominam, to jest zamknięta beta, to nie jest jeszcze wczesny dostęp. Gierka jeszcze nie jest dostępna, prawdopodobnie nie będzie dostępna jeszcze przez kilka miesięcy. Więc no, takie buble są, nie? Gdzie tłumaczenie się miesza. Widać, że porozmawiać z NPC, zamiast konkretnie z kim mam porozmawiać. Ty, tutaj gdzieś jest ta. Ty, gdzie ta Amelie? Gdzieś ją tutaj widzę. Tutaj łazi. Amelie, witaj. Amelie Feltwar. Witaj, przybyszu. Powiedz, czy wcześniej się spotkaliśmy? Twoja twarz wydaje mi się dziwnie znajoma. Musisz być Amelie. Starosta mi powiedział, że powiesz mi, gdzie znaleźć łowcę Lubomira. Ale Lubomira to ja już znalazłem, bo ja jestem po prostu mistrzem survivalu, który już to rozgryzł wszystko. No, tak naprawdę, widzowie, to grałem w tą gierkę już i wszystko wiem. Lubomir, gdzie, czy go znasz? Niestety, tak. Muszę go znaleźć. Nie ma problemu. Książkę mam zabrać w momencie, jak będzie nam narzekał. Dobrze, tak zrobię. No to ja wiem, gdzie on jest.
Lecę. Tak się składa, że wybudowałem swój szałas zaraz obok jego obozu. Ty, ja dobrze idę? Ty, a tutaj coś się jeszcze... A, to mi chyba właśnie Lubomira pokazuje, nie? Nie, nie pokazuje mi. Nie. Ta, pokazuje mi Lubomira, ta. Tylko, że on się przemieszcza, widzę. On tam łazi po lesie i rzeczywiście poluje. Pogers. Czy to jest full damage? Możliwe, że jest. Nie wiem. Trochę się cykałem. Dziura w dachu. Kto to budował? Mogę tam wejść? Iś! No są trochę drewniane te animacje chodzenia, nie? I kolizji z obiektami. To muszę przyznać. Jakie ładne jezioro tutaj. Mogę się napić z tego jeziora? Wspaniałego. Ciekawe, czy można pływać. Trochę za płytko, ale wiadomo. Kapliczka. Kapliczka Inosa, pomódlmy się. Stary mosiężnik. Old coins from the age from before tyranny in Carvania, gifting them to elders will increase the village trust in you. A, czyli rabując kapliczki z pradawnych monet, mogę je oddać staroście i wtedy będzie większe zaufanie. Zbadaj. Sanktuarium pogańskie w pobliżu Hrandin. Cudownie. Dobra, tutaj gdzieś jest ten Lubomir. Ten słynny Lubomir. A nie, on nie łazi i nie poluje. Myślałem, że on łazi i poluje, ale chyba nie. Lubomirze, to znowu ja. Witaj. Siemano. Czego szukasz? Tu jest niebezpiecznie. Samemu włóczyć się po lesie? Czy nie słyszałeś o wilkach i bandytach grasujących w okolicy? Przysyła mnie Dobron. Pyta się o pułapki, jeśli je masz. Ludzie z Hrandin potrzebują ich. Wilki i bandyci grasują w okolicy? Czy bandyci jeżdżą może na wilkach, czy coś takiego? Nic takiego, przechodzę tylko obok. Oczywiście, że teraz mnie potrzebują. Nie będę z nimi pracował. Dobron nie szanuje mojego rzemiosła. Nie szanuje mojej pracy. I dopóki nie będzie tego szanował, ta cholerna wioska może sobie radzić sama. Czy możesz mi choć pomóc? Muszę zyskać zaufanie starszego. Nikt we wsi nawet nie chce ze mną rozmawiać. Jeśli martwisz się o moje dobre samopoczucie, to powinieneś mi pomóc. Potrzebuję pułapek i futra z królika. Ja to czekaj, no to. Prosisz o pomoc, ale nie wiesz nic o mnie ani o tym, co przeszedłem. Kiedyś byłem szanowanym członkiem społeczności, nawet mógłbym zostać starszym, gdybym chciał. Ale mnie zdegradowali, bo odmówiłem bycia niewolnikiem marionetek Ashburna, więc odszedłem. Nadal starałem się pomagać z daleka, dostarczając im futro, jedzenie i robiąc pułapki dla dobra wioski, ale chcieli więcej. Kiedy poprosiłem o lepszą zapłatę, starszy powiedział nie. A właściwie ostrzegł mnie, żebym więcej o to nie prosił. W pewnym momencie powiedział, że porozmawia o moim zachowaniu z bandytami. Nie chcę nikogo bronić, ale zdaje się, że ta wioska nie jest wystarczająco bogata, żeby ci płacić. To brzmi naprawdę ciężko. No tak, musimy sympatyzować tutaj z chłopem, udobruchać go. Więc ludzie z zaszczytnego Hrandin nie zgadzają się z tobą. To właśnie dlatego zostawiłem to życie za sobą. Co masz na myśli? Zróbmy układ. Potrzebujesz pułapek, a ja mogę cię nauczyć, jak je zrobić, żebyś mógł łapać drobną zwierzynę. Wyglądasz jak ktoś, kto potrafi działać. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że w twojej głowie dzieje się wiele. Oj, mylisz się. I tak oto rozpocznie się wielki romans Ser Dobrodzieja i Lubomira Netherby. On dołączy do nas, jeśli zapewnimy mu schronienie i jedzenie. I zastrzega sobie, że chce być dużą łyżką, jak będziemy spali w nocy. Myślę, że to możliwe. Wrócę, gdy tylko zbuduję ci schronienie. Zbuduj namiot mieszkalny, miejsce do spania. Tak, tak, obok mojego namiotu, żebyśmy mogli sobie opowiadać historię w nocy. Tak się składa, że mój namiot jest tutaj bardzo blisko. Ty, ja tu jakieś księgi znalazłem w ogóle. Zobacz, do łucznictwa, do polowania, do pracownika. Używam. O, uprawa, polowanie? Dawaj w polowanie. O, i czyta książkę, tak, normalnie. Czytamy książkę. Świetna animacja, czytanie książki, ale no cóż. Długo czyta tą książkę. Boże, jedyny. O Boże, jak w Pax Day trochę, nie? Z tymi rzeczami. A czy ja mogę jakieś inne rzeczy robić, jak on tutaj ten? Chyba mogę, co? Co mogę tutaj? Czekaj, atrybuty, inwentory, atrybuty. A, po prostu tak. A mogę kilka książek na raz? Archery. Naucz się umiejętności czytając książkę, nie możesz przekroczyć potencjału. A, chyba nie mogę. Chyba tylko jedną książkę mogę czytać na raz. Chyba. Albo coś jest nie tak. 3/4, widzowie, 3/4. Musicie dać Ser Dobrodziejowi czas. On czyta książkę. Nie wygląda jakby czytał, ale czyta. Aż się bruma niecierpliwi. Audiobooka słucha, o, prawda. Dobra, już prawie. Jest. U, jak nam skoczyło, ty. Mogę znowu, archery. O, czy tylko jedną książkę. Ale chyba mogę, czekaj. Chwilę sobie tu pobiegam, nie? Zacznę budować ten mieszkalny campfire. Kurwa, kibel możemy wybudować. Namiot mieszkalny, dobra. Namiot mieszkalny, umieść. No niech będzie gdzieś tutaj. Mogę to obracać? Mogę. Okej, okay. Dobra, czyli teraz to musimy wybudować. Na szczęście mam moją siekierkę. Hyc. Ty, co to? Stare musi... A, dobra, te stare monety, które muszę oddać staroście. Ścinam. Co, on czyta cały czas ten? A, okej, okay, czyli on to pasywnie czyta. Czyli audiobooka słucha. Tak, klimat jest taki słowiański. Znaczy, może nie słowiański, ale taki...
O Boże, już widziałem jak mój szałas się rozpierdziela w pizdu, nie? Na szczęście deweloperzy oszczędzili. Taki średniowieczny, zachodnio-średniowieczny, nie? Taki trochę gotik, troszkę ten. Bale! Ty, ale ja nie potrzebuję bali, tylko potrzebuję... Co ja potrzebuję? No właśnie, ja potrzebuję... Nie, zaraz. A nie, te bale chyba to jest drzewo, po prostu on to przerabia od razu na drzewo. Pasuje. Dawaj to. Chaty nie rozwal. Cholipka. Chyba zepsute. Chyba mi wpadło w chałupę i... No trudno. Może zetnijmy nowe drzewo. Nie mam pojęcia, czy ta gierka planuje mieć jakiś co-op, multik, czy coś w tym stylu, czy będzie to tylko single player experience. Ciekawe, taki prosty jest ten... to budowanie? No nie? Ale... lekko inne. Trochę bardziej, tak bym powiedział, pobudza mózg, bo musisz rzeczywiście do kropek dokładać, a nie po prostu podbiegać i f dokładasz. A, będzie co-op. No i bardzo dobrze. Nie rozwal tego. Hopie, uspokój się. Schowaj tą siekierkę, bo ty jakiś napalony jesteś. Czego nam teraz brakuje? Drewna. Drewna nam cały czas brakuje. To dawaj tutaj tą jedną tą. Te małe drzewa to po prostu wpadają od razu. A przeczytał już książkę? Nauczyłeś się? Nauczył się. Czyli tutaj jakby nie... Nie no, expisz, bo widzę, że mi rośnie ten pasek harvestingu przez podnoszenie, no nie? Czyli pewnie, no albo czytając książkę, albo wykonując dane, albo używając, nie wiem, tarczy, jesteś w stanie sobie umiejętności rozwijać.